Cześć. Idziemy dzisiaj coś posadzić, ale najpierw rzut oka na Musa Hadżaraj, jak rozwija owoce pod polskim niebem. Jest już jedna kiść, druga kiść i trzecia kiść bananów widoczna. A zobaczymy, co to polskie niebo zrobi z tymi bananami. A to są banany jadalne, nie są to jakieś dziczki. Dobra, ale idziemy dzisiaj do szklarni, ale mi te drzwi szpecą popękały od piecyka. Idziemy do szklarni wyjąć jakiegoś banana, jednego i drugiego, może trzeciego i czwartego, i posadzić w tunelu w gruncie. O, tutaj rzuca się w oczy. No, bardzo ładny banan. Zobaczcie, jaki ma pieniek. Jest dosyć wysoki, bo ma już z doniczką około 1,70 m. No ale przebarwił się bardzo ładnie. Jest to czerwony kawędzisz. Też dobrze byłoby go posadzić w gruncie. No ale na razie są inne banany do posadzenia. Zobaczymy, jak będzie z miejscem. A tutaj, co zobaczyłem dzisiaj, mała welutina. O, zakwitła. No ile ma ten pieniek? No, tutaj gdzieś chyba się zblokowało coś, nie coś. Nie wiem, albo jeszcze wyjdzie. Wyjdzie raczej, bo jest zdrowa. No, ale widać tutaj, jaka jest malutka. A już kwitnie. No, niestety. Tak czasem jest. Pewnie owocki nie będą jakieś dorodne. Do posadzenia jest ten oto rarytas wśród rarytasów bananowych. Jest to banan, którego mam już dwie zimy. Przed nim jest chyba już trzecie lato. Jest to odrost, bo główny pień padł poprzedniej zimy jeszcze. Ale na szczęście przez lato wypuścił, wyrósł ten odrost, przezimował. No i muszę go w tym roku posadzić do gruntu, dlatego że ten banan daje niezwykłe owoce. Jest to Prajang Hens variegata. Dobra, a razem z nim do gruntu pójdzie też banan, który daje owoce niezwykłe. Inne niż pozostałe, a jest to Musa Namwa Black. Jest tutaj jeden egzemplarz w tunelu, w szklarni jeszcze, tego zaraz zabieramy. I zaraz jeszcze poszukamy drugiego egzemplarza, bodajże stoi już na zewnątrz koło tunelu i się hartuje. Zobaczymy, którego wybiorę do posadzenia. A tu jeszcze przy okazji pokażę, bo jest jeszcze jeden Musa Tani zielony do sprzedania. Jeden z ostatniego filmiku został już sprzedany, ale widzę, że jest jeszcze jeden bardzo podobny do tamtego. Też wysokość pewnie nieco ponad 2 metry. No, banan ogólnie szybko rosnący.
jako Nanwa Black. Nanwa Black. Dobra, prank chęć będzie tutaj już bardzo blisko innych bananów, no ale nie ma rady. Ale miałem zobaczyć tą drugą. Tutaj gdzie się posadzę, dobra. No, znalazłem. Znalazłem ten drugi egzemplarz Nanwa Black. No jest trochę mniejszy od tamtego. O, na podniesionym liściu. To ma jakieś 1,80 m. Dobra, czyli tego zostawiam. Ten będzie na zbyciu, jakby ktoś był zainteresowany, bo tego da się jeszcze wysłać. A tamtego biorę do sadzenia. Black Stem. Kolokazja Black Stem. Ładne sadzonki. Dobrze. Także tego bierzemy do sadzenia, bo ten ma ładne czubka liścia z doniczką ze 3 metry. Dla prank chęca już wczoraj wieczorem przygotowałem z grubsza dołek. A będzie, kurczę, będzie róż bardzo blisko musa dwarf Puerto Rican, też rarytas bananowy, ale bardziej owocowy niż ozdobny. Jak tego gościa teraz wziąć i wypakować, on nie jest taki jakiś bardzo sztywny w tej doniczce. Rozwali się bryła. A dobra. No trudno. No. Trochę go oddalę od Puerto Ricana. Tu będzie dobrze. Tu wypuści odrosty, mam nadzieję. Dobra. O, tu idzie, tak jakby, nie, taki gruby korzeń. O,
Czekamy na owoce. Dobra, bierzemy się teraz za Man the Black. Akuminata dzika. Na bok. Sumatrana X Grand 9 na bok. Flying Hands Laterita Dwarf Namwa. No dobra, nie ma wyjścia. Jakieś 1,20 m od Flying Handsa będzie rosła. Od Prying Handsa zwykłego i tak samo od Prying Handsa przed chwilą posadzonego w alligatę. Ciasno będzie. Będzie ciasno. Black, chodź. Chyba tylko jedna osoba w Polsce może mieć oprócz mnie Man the Black. Jedna osoba, która u mnie kupiła tego banana. Chyba w tamtym roku albo w tym. A poza tym nic mi nie wiadomo na ten temat, żeby ktoś tego banana kiedykolwiek miał, albo w ogóle o nim wspominał. Dobra. Idę po podlewajkę. No i tym sposobem dwa banany zostały posadzone już na stałe tutaj do gruntu. Man the Black. Ciekawe, czy doczekam się owocu. Dobra, i teraz druga strona. Prying Hands Variegata. Ten to daje bajeczne owoce. Naprawdę bajeczne. Jeszcze Raja Puri, ten właśnie, to teraz podlewam go. Też czekać już tu na swoje miejsce. No i na miejsce swoje czekają jeszcze jedna w sumie, bo mam dwie. Musa Pisan Kraja. Jest to też banan. I banan jabłkowy. Daje owoc o smaku jabłka, podobnie jak Dwarf Brazilian. I Musa Up. Także nie tylko Musa Up daje owoce o smaku jabłkowym. Dobra, sadzimy dalej. Jest miejsce na kolejnego banana. I pewnie znajdzie się jeszcze
jeszcze na kolejnego, czyli jedziemy do tunelu, do szklarni po kolejne dwa banany. Dobra, jesteśmy z powrotem w szklarni. A nie mogę się powstrzymać, żeby tego Cavendisha nie wziąć. Nie wziąć do tunelu i posadzić go. Bierzemy go. Zobaczymy, co z niego wyrośnie. No bo wygląda naprawdę nietypowo. Dobra, wracamy po następnego. Następnym bananem będzie ten, o którym wspominałem już. Ale zaraz tu drabina stoi, bo tam się wspinałem ostatnio zajrzeć, co się dzieje z tymi rozmyślami. Ale tam widocznie słońce je przypieka trochę. Zaraz usuwam tą drabinę. Dobra, bierzemy. Są to banany Pisankraja. Mam dwie sztuki. Banany te przyjechały do mnie jakoś pod koniec lata, w tamtym roku. Był nagrywany specjalny filmik z okazji przyjazdu tych bananów. Z okazji dostawy tych bananów. Cześć! Dostałem dzisiaj przesyłkę. Nowa odmiana banana w kolekcji. Bardzo ciekawy banan. Długo na niego czekałem. Jest to banan, który trafi w przyszłości do gruntu w szklarni na owoce. Banan rośnie do około 4 metrów według opisów. Dwa egzemplarze. I oto one. Sadzoneczki bananka Musa Pisankraja. Jeden. Z 30-40 z doniczką, czubka liścia. I tutaj jest drugi. No bananki, jak widać, aha, wziąłem dwa wtedy te banany, dlatego że sprzedawca miał dwa. To wziąłem dwa. No nie wiedziałem, czy przezimują, także wolałem się zabezpieczyć i wziąć dwa. Pisankraja. No właśnie z taką myślą, że jak przezimuje, no to jednego będę miał na zbyciu, a drugiego sobie posadzę. Tak więc tak, jednego biorę do sadzenia, drugi będzie na zbyciu. No są to bananki bardzo rzadko spotykane w sprzedaży, no raczej w sklepach to nie widziałem nigdzie. Można je kupić jedynie od ludzi, którzy uprawiają je tak jak ja, albo gdzieś sprowadzić z Tajlandii. No jest to bananek, który daje owoce podobne do Musa Apple, czyli o smaku jabłkowym. Rośnie stosunkowo nieduży, no głównie z tego powodu był przeze mnie poszukiwany przez lata, można powiedzieć. No, tak więc tak, biorę tego. Oj, Cavendish się wywrócił na taczce. Cavendish, cały jesteś? Dobra, wiatr troszeczkę zawiewa, a on ma liście jak żagle. Także mało stabilny. Jedziemy do tunelu. Albo jeszcze się wrócę. Zobaczę tutaj, co tutaj jeszcze jest. A tutaj jeszcze mam jednego banana takiego, którego kiszę w doniczce od już chyba 2 lat przynajmniej. Jest to banan Dwarf Musa. Musa Dwarf Green. Nie Fredrikoso, tylko Musa Dwarf Green. Nie wiem, co to za banan. Muszę trochę o nim coś poczytać, zobaczyć, co to za banan. No,
ale biedaczek się męczy i też wypadałoby go posadzić i zobaczyć, co z niego wyrośnie. No, dobra. A zrobimy jakiś filmik osobny. Pokażę, jak się ma mój super gwar w Cavendish, bo też rośnie w gruncie. Dobra, jedziemy do tego tunelu z tymi delikwentami dwoma. Banany mam już rozlokowane. Tak więc pisan kraja przyjdzie, będzie posadzona tutaj koło ogromnych kolokazji po lewej stronie ścieżki między dwarf, między Black Namwa a lateritą owocującą w tym momencie. Cavendish czerwony będzie posadzony po prawej stronie od pisan kraja. I jeszcze posadzimy dodatkowo banana, którego też już od dawna miałem posadzić. Musa sumatranę. Nie rojo. Zwykłą sumatranę. Będzie rósł tutaj. Będzie rósł naprzeciwko sumatrana X Grand 9. Zobaczymy, jakie są różnice, a tym bardziej jak zakwitną i zaowocują, będzie widać różnicę. No bo Grand Sumatrana X Grand 9 rośnie, jest już całkiem pokaźnych rozmiarów. No zobaczymy. Zobaczymy, czym się będzie różnił od na przykład tej czystej Sumatrany. No bo oba te banany bardzo różnią się od sumatrany Zebriny Rojo, która rośnie też tutaj obok. No, ta akurat jest posadzona tutaj do gruntu. Dobra, bierzemy się za sadzenie pisan raja. Bananek. Jasno tutaj będę miał niesamowicie, no ale co zrobić? Od korzonki, no rośnięte. No może odjadę z nią w tą stronę. O. No i długo oczekiwana przeze mnie pisan kraja posadzona już jest. O, rośnie tutaj koło potężnej ekolokazji mojito. Mówi, ja zauważyłem, trzeba będzie jej podsypać trochę ziemi, podłoża, bo korzenie na wierzchu. Ale jest potężna. Wczoraj oddzieliłem dwie sadzonki. Tam na jedną, nie, na dwie chyba w sumie już są zapisy, czy dwie osoby czekają, ale tutaj zaczęła żyć trzecia, ta, która myślałem, że padła, ale jakoś wylizała się. Dobra, o okazjach może nagramy filmik. Później, znaczy nie dzisiaj, ale kiedy indziej, dlatego że mam tutaj kilka takich fajnych rarytasków, które dopiero odrastają. No i będę dla nich robił takie pojemniki właśnie i je gdzieś tutaj będę musiał rozlokować też.
Nie wiem, gdzie to zmieszczę, ale będę musiał. Dobra, jedziemy. Sadzimy czerwonego Cavendisha. A trochę musa up mu przeszkadza, ale nie chcę go ruszać, bo pewnie z korzonkami wrośnięty lekko w grunt, co niech sobie tak siedzi. Dobra. Czerwony Cavendish. Co to za badań? Co to za wynalazek? O. Na pewno nie jest to Dwarf Red, czyli czerwony banan, który daje czerwone banany. To na pewno nie. Podejrzewam, że on daje normalne żółte banany, a jedynie ma taki dziwny pieniek, ciemniejszy. Sucho, trochę zaschnięty, ale zaraz my go tutaj doprowadzimy do porządku. Czerwony Cavendish, o, mam jeszcze czerwonego Grand Nine'a. Grand Nine z czerwonym pniem. Też nie wiadomo, co to za cudo wyrośnie z tego. Też by trzeba było go dziś posadzić. No, no na razie tak się prezentuje. Zobaczymy, jakie będą postępy. Dobra, bierzemy się za Sumatranę. Sumatrana, tam rośnie jakiś banan. Tutaj dwa olbrzymy rosną. Gros Michel. Dobra. Grand Nine na bok. Przestawimy się z dziurą trochę bardziej. Trzeci. A może by tą Sumatrankę odrzeliśmy razem? No, jest. W miarę dobrze. Ładna. O, ma ze 2 metry krótka liścia. Dobra, to mamy posadzonego trzeciego banana z tego rzutu. Sadzimy dalej. Teraz do ziemi trafi ten oto grubasek. Haza. Ten oto grubasek trafi tutaj do dołka. Jest to musa Rajapuri. Rajapuri. Ale bydle. Banan karłowaty, ale tu będzie miał coś ciasno. No ale co zrobisz, nic nie poradzę za na to. No. Przyniosę trochę kompostu, odsypię mu trochę kompostu, będę miał co jeść. No bo tutaj widzę, jest dużo żółtego piachu.
nareszcie Raja Puri trafił do gruntu. Banan, no z tego co mi się kojarzy, to chyba daje też banany o smaku jabłka. No, dobra, siedzi, zaraz będziemy podlewać. Raja Puri posadzony. Jedziemy dalej. Teraz tamten czerwony pieniek. O, tamten. Red Daka. No, nie mogę się powstrzymać, żeby Red Daki nie posadzić do gruntu na owoce. A też dam jej wiadro kompostu. Dobra, Red Daka posadzona, banan w przyszłości da czerwone banany. Raja Puri, Red Daka na czerwone banany, a tutaj niedaleko kawałek rośnie dwarf red. Jamajski czerwony, Jamaican Red. Banan, który też daje czerwone banany. Ten w gruncie rośnie już od... Oj, jakoś zimą go posadziłem. No już się w miarę ukorzenił, ładnie rośnie. Brakuje miejsca już. Jeszcze chętnie bym posadził czerwonego Grand Nine'a z czerwonym pniem, ale nie wiem gdzie go tutaj ulokować. Grand Nine, zaraz ja go wyjąłem stamtąd, gdzie on stał, gdzie on jest teraz. Ja go już wyjąłem. Gdzieś miałem go już sadzić. Gdzie ja go wyniosłem? Gdzie ja go wyniosłem? Tego Grand Nine'a? Już. Czyżbym ja mu już miejsce znalazł? Nie, chyba nie. Jest. Zapomniałem, że go posadziłem między nagrywaniem. Między poprzednimi bananami wsadziłem Grand Nine'a. Jakoś go tutaj wcisnąłem. Rośnie koło owocującego teraz Namwa Pak Chong 50. A z drugiej strony ma posadzonego dzisiaj Prime Tens Variegate.
Także pewnie urośnie potężny. Możliwe, że się tutaj, nie no, on się może zmieści, ale zasłoni tutaj kawał nieba. Zobaczymy, co to z tego wyrośnie. Czerwony pień. Bardziej czerwony niż zwykły. Dobra, idziemy jeszcze zrobić małą robótkę. Trzeba przesadzić jednego bananka. Bananek mały, nieduży. Nie chce rosnąć skubany. Przezimował zimę, a nie chce rosnąć. Zaraz, gdzie on jest? Gdzie on jest? Tutaj są. Tutaj jest jedna moja, która też tak średnio. No, kto się coś nieco orientuje, to wie, co to za banan. Też słabo, ale jakoś jako tako jeszcze wygląda. A ten mały, a jest ten, już pamiętam, wiem, tam go wstawiłem. Tutaj go wstawiłem, o, jest. Jest, nie chce mi rosnąć ta mała. Dlatego postanowiłem ją przesadzić. Zaraz, gdzie tu się ulokować z nią, żeby było wygodnie. A może tu. Zobaczymy, co ona tam ma w korzeniach, że ona nie chce rosnąć. Ona teraz jest w doniczce dwulitrowej, damy ją do 5-litrowej. Na spód 5-litrowej damy trochę takiej ziemi, tutaj zwykłej. Niech się czuje troszkę jak w gruncie. No ma trochę korzeni, szału nie ma. Dużo jest takich zmurszałych. Dużo jest zniszczonych korzeni. Jest trochę białych. Jest robaczek. No. No coś jej nie służy. Więc dobra, sadzimy ją tutaj. Jeszcze troszkę damy tego piachu tutaj polowego. O, troszkę tego damy. Może w to będzie chciała chętniej korzenie zapuszczać. O, jeszcze. Dobra, starczy. I teraz kompostu. No, kompostu. No, ciekawe. No, zagrzybiona. Przędziorek ją podjadał. No, ale już przeganiam tego przędziorka. Także nie widzę już teraz. Grubala. Dajemy. I zobaczymy, co z tego będzie. Dobra,
Sprawa załatwiona. Teraz trzeba czekać. A jest to Musa Itinerans India Forum. Także dzisiaj posadziliśmy Prajak Hens Variegate. Bardzo rzadkiego banana Namwa Black. No póki co nie wyróżnia się niczym szczególnym, ale poczekamy na owoce i wtedy zobaczymy. Później posadziliśmy Musa Pisankraje. Kolejnym bananem był Cavendish czerwony. To jest nowość bananowa. Później była sadzona Sumatrana. Przy okazji odzielony odrościk. Poza kamerką posadziłem Grand Nine Red Trunk, czyli Grand Nine z czerwonym pniem. No ciekawe, co to z tego wyrośnie. Następny był Musa Rayapuri. I Red Daka. Banan dający owoce czerwone. Z czerwoną skórką. A wczoraj poza kamerką posadziłem tego rarytaska wśród bananów owocowych. Jest to Frucinetta. Inaczej Figue Sucre. Czekamy na owoce. A niebawem będzie filmik z sadzenia kolokazji. Mam nadzieję, że urosną do takich rozmiarów jak te tutaj. To jest ten najwyższy liść Lima Aide. Tutaj ten ciemniejszy to jest Black Magic. Po okazję, no mają 2 metry, ale no odjąć 20 cm na ten pojemnik, w którym rosną, no to mają 1,80 m. Także kolosy. Kolosy wyrosły. A mam takich kolokazji jeszcze tutaj kilka odmian do posadzenia. Właśnie w ten sposób, jak są posadzone te tutaj. Kilka odmian bardzo szczególnych rarytasków wśród kolokazji, no wręcz można powiedzieć. Także trzeba będzie zrobić pojemniki, nawieść ziemi i powsadzać sadzonki. Na razie!